19 października, godzina 19. Zaczynamy. Warta Sierac, Pelikan Dwałowicz. Nie było, to jest straszne.
I mamy pierwszy rzut rożny dla Warty. Wykonawcą Mariusz Zasada. Ósma minuta spotkania i mamy pierwszą bramkę dla Warty. Dawaj, idziemy na piłę!
Dziesiąta minuta spotkania i mamy rzut karny. A do piłki podchodzi Adam Patora. I mamy 2-0. I kolejny rzut rożny dla Warty. Mariusz Zasada, wykonawcą. Nie, 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 nie
Widzisz bramkę. A za nami 20 minuta spotkania, wynik meczu Warta Sieradz, Pelikan Dwałowicz 2-0. Thank you.
I kolejny rzut rożny dla Warty wykonuje Mariusz Zasada. I na 3-0 podwyższa Adam Patora, 22 minuta spotkania, przepraszam, Kamil Pluta. Thank you.
I mamy pierwszą żółtą kartkę. Żółtą kartkę ukarany zostaje Kuba Juźwiak. Trzydziesta minuta spotkania i mamy kolejny rzut rożny dla Warty, a wykonawcą jest Łukasz Chojecki. I kolejny rzut rożny. Trzydziesta druga minuta spotkania, na bramkę strzelał Kamil Pluta. Jesteśmy
No bo wejdziesz do bramki przeciwnika, no bramka, to tyle. No jak no? Panie trenerze, no gdzie bramka stoi, no co? Dobra,
Mamy 39. minutę spotkania. Wynik 3-0. A na bramkę strzelał Adam Potura. Czterdziesta druga minuta spotkania i mamy kolejny rzut rożny dla Warty.
A na bramkę strzelał Mateusz Jaworski. I kolejny rzut rożny dla Warty. No i co, no i nic z tego nie wyjdzie. No już mówię, nic z tego nie wyjdzie, no bo... Dochodzi 45. minuta spotkania. Koniec pierwszej połowy. Dawaj wyżej!
Nie skurzę, bo to wszystko porówno. To nie możesz to wyjechać.
Niech pogramy zdobyto. Patrzy tak i patrzy, jak bramka wpadnie. Zbawiam się, tylko gramy. Pięćdziesiąta siódma minuta spotkania i rzut rożny dla gości.
I mamy czwartą bramkę dla Warty. 59. minuta spotkania. A bramkę na 4-0 strzelił Kamil Pluta. Drużynie gości nastąpi zmiana, przygotowany do wejścia Krystian Rutkowski. A boisko opuścił Miłosz Owczuk. 62. minuta spotkania. Dobra, start. Dawaj.
64. minuta spotkania. Na bramkę strzelał Adam Patora. I mamy rzut rożny, wykonawcą Mariusz Zasada. I mamy żółtą kartkę. Ukarany zostaje Krystian Rutkowski. I na 5-0 podwyższa Mateusz Jaworski, a w drużynie gości nastąpi zmiana, przygotowany do wejścia Jan Haczkowski. Brawo! Brawo, Nabro!
70. minuta spotkania. Rzut rożny dla gości. I kolejny rzut rożny. I kolejny rzut rożny. Thank you.
Szósteczka! Zaraz się nie bluzi! Siedemdziesiąta czwarta minuta, szósta bramka, a strzelcem Adam Patora. Siedemdziesiąta ósma minuta i bramkę zdobywają goście.
Wynik meczu 6-1. A bramkę strzelił Adrian Musialik. W drużynie Warty mamy zmianę przygotowane do wejścia Krzysztof Kokot. A boisko opuszcza Mikołaj Zwoliński. I mamy rzut rożny dla gości, a wykonawcą jest Jan Haczykowski. Kurwa, jaka to ja idzie? Kurwa!
środku. Brawo, nasz! A za nami 84. minuta spotkania. Wynik meczu 6-1. Tam nikt nie kryje tego prawej strony. Jeszcze jeden!
bramkarza, tu. No prosto bramkarza. A na bramkę strzelał Krzysztof Kokot. I na 7-1 podwyższa Adam Patora, 89. minuta spotkania. I dochodzi 90. minuta spotkania. I mamy koniec.